Damian Janikowski, jesteśmy jeszcze w WCA. Dzień dobry, Damian. Czemu jeszcze? To jeszcze mnie tu tutaj, jeszcze wiele razy mi to zobaczysz i długo. No właśnie, bo to tak pierwszy temat, który mi się rzucił. Wszystkiego dobrego, Damian, z Nowym Rokiem. Dziękuję, tobie również i wszystkim wam oglądającym. Również życzę wszystkiego najlepszego. Jesteś od poniedziałku chyba tutaj, przyjeżdżasz na treningi jeszcze do WCA, ale wiem, że się zawijasz stąd, tak? Nie, na spokojnie. No, jak, no, od poniedziałku jestem, ponieważ byłem na wyjeździe, ale też takim sportowym, także Nowy Rok, Sylwestra połączyłem z udanym wyjazdem, gdzie chodziłem po górach, jeździłem na rowerze, robiłem sobie treningi jakby na miejscu, a teraz już co, no, jestem jeszcze w Warszawie w domu i normalnie od poniedziałku do soboty jestem na sali. Powiedz, bo tak, poszła ta informacja, tam prostowałeś ją na swój sposób, tak bym powiedział. Poszła informacja o tym, że zmieniasz team. Faktycznie wyjazd do Wrocławia, powrót do Wrocławia w zasadzie. Nie wyjazd, tylko powrót do Wrocławia. Faktycznie jest to spowodowane tymi sprawami rodzinnymi? Na spokojnie. Przede wszystkim wyjeżdżając z Wrocławia w 2017 roku, albo koniec to był 16, mieliśmy wyjechać na rok, na dwa. Żeby po prostu nauczyć się złapać tego trochę kunsztu takiego, jakby MMA, wiadomo, podszlifować się, złapać doświadczenia i po tym czasie mieliśmy wrócić do Wrocławia i jakby próbować łączyć to wszystko w całość. W międzyczasie posłaliśmy córkę do przedszkola, po tych dwóch latach stwierdziliśmy, że nie ma sensu ją zabierać i znowu do drugiego przedszkola, później kończy przedszkole, pójdzie do szkoły podstawowej, jakby co chwilę zmieniać jej towarzystwo i okolice, no i jakby postanowiliśmy, że do końca przedszkola, do końca przedszkolnej edukacji nasza starsza córa Maja będzie chodzić tutaj w Warszawie, tak? No i teraz akurat mija ten czas, kiedy teraz w czerwcu zakończy swoją edukację przedszkolną, zakończy zerówkę tak naprawdę i do pierwszej szkoły, do pierwszej klasy szkoły podstawowej na 8 lat chcemy już ją wysłać we Wrocławiu, tam do naszego, tam gdzie my mieszkamy, tam gdzie będziemy głównie docelowo mieszkać, tak? Bo to jest nasze miasto. No i to jest normalne, że przeprowadzając się do Wrocławia będę musiał zmienić klub. Akurat fajnie, że jakby przez ten czas, w którym jestem w Warszawie, była pustka we Wrocławiu, a nagle powstał gym, czyli Top Rio Grappling, w ogóle Rio Grappling Wrocław, a Top Rio Gym, jeśli chodzi o salę. No trzyma to młody trener, jakby zaczyna być coraz łapać coraz większe doświadczenie. Widzę, że nawet nieźle mu to wychodzi, bo przecież zawodnicy z Wrocławia jakby biją się na galach już nawet tych topowych i całkiem nieźle sobie radzą. Także na pewno doświadczenie już jakieś łapie, wiedzę jakąś też łapie, ma też tam Mariusza Kozieja, mówię o Mateuszu Dubiłowiczu, był też w ogóle były zawodnik Federacji KSW, przegrał tutaj z naszym Kubą Kowalewiczem. No jakoś to będzie wyglądało, no na pewno przede wszystkim blisko będę miał Poznań, żeby jeździć albo do Ankosu, albo do Czerwonego Smoka, żeby raz albo dwa razy w tygodniu sparować. Z Karolem rozmawiałem, że będziemy tutaj już do ciotki, też mówi, niech nam pokój szykuje, przyjeżdżać na 2-3 tygodnie na przygotowania, no bo jednak nie oszukujmy, jeśli chodzi o zaplecze, takie sparing partnerów i doboru zawodników, no to tu mamy wszystko, co w Warszawie jakby najlepsze, mówię, plus ewentualnie Poznań, co nie? Ale to jest jeszcze wszystko jakby w kwestii do przemyślenia, do rozpracowania. Na razie tym się nie przyjmuję. Mówię, do lipca, do sierpnia na pewno jestem tutaj w Warszawie i zrobię te przygotowania, może zrobię jeszcze następne, a później to już duży bus i przeprowadzka i powrót do domu. A przy okazji to jest normalne, że też zaoszczędzę jakieś pieniądze, bo tutaj cały czas wynajmuję mieszkanie. We Wrocławiu jakby nie wynajmuję, stoi puste, bo to jest nasze mieszkanie, do którego często w ogóle przyjeżdżamy, śpimy, mieszkamy tam we Wrocławiu, także na pewno też zaoszczędzę parę złotych, nie? Nie jest łatwo chyba przy jednej, dwóch walkach w roku w tej chwili po prostu poskładać ten budżet, bo też nie oszukujmy się, jest jakiś próg finansowy, którego organizacje nie przepłacą, tak? Tak mi się wydaje. Spokojnie, nie jest źle. Na szczęście bardzo się cieszę, że też jestem w miarę aktywny w mediach społecznościowych i mam sponsorów stałych, którym bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście staram się wykonywać swoją pracę jak tylko mogę, no i oby po prostu to wszystko dziś mijało, nawet już jak będzie trzeba, to niech dają te szczepionki, nie trzeba się szczepić, żeby te gale ruszyły, żeby publiczność mogła wejść na trybuny, no i jakby żeby to wszystko wróciło na stare tory.
Damian, ja bym podsumował 2020 rok i bym podsumował też Twój pobyt, okres, jeśli jest taka okazja, jeśli zechciałbyś oczywiście tutaj w WCA, ale zapytam Cię wcześniej. Będziesz pracował, tak jak powiedziałeś wcześniej, z młodymi trenerami. Ty jesteś bardzo doświadczonym zawodnikiem, z jakąś kulturą pracy, też z doświadczeniami tutaj w postaci najlepszych trenerów w Polsce. Na ile łatwo Ci będzie zaakceptować młodego trenera, a Ty nie jesteś łatwym zawodnikiem do prowadzenia, jak słyszałem. No, nie wiem, czy dobrze słyszałeś. No przede wszystkim na pewno będziemy wymieniać się doświadczeniami, tak? Trener jest trenerem, on jakby odpowiada za całą grupę i trzeba jakby poddać się temu, że ktoś jest wyżej nad tobą. Nieważne, czy jest młodszy ode mnie trener, czy ma mniejsze doświadczenie. Trener jest trenerem, trzeba będzie go się słuchać. Także myślę, że w jakiś sposób dogadamy się. I mogę tak śmiechem powiedzieć, że będą mieli mnie dość tak samo tam w Wrocławiu, jak i tutaj w Warszawie, nie? Oczywiście żartowałem. Uśmiejemy się tutaj z kolegami, że zrobimy radiowęzeł, żeby mnie słyszeli codziennie tutaj na sali. Damy radę, będzie w porządku. Ale to też chyba jest okazja dla młodego trenera, żeby skorzystać z Twojego doświadczenia z kolei, no bo tak jak powiedziałem, no przewinąłeś się przez ileś sal treningowych i w zapasach, no w zapasach to już w ogóle nie ma o czym mówić, tak? Natomiast też w MMA i znasz ten sport od podszewki. No niby tak, aczkolwiek cały czas się uczę. A jesteś w stanie przekazać wiedzę już? Jakąś na pewno, tak? Tym bardziej, że jak siedziałem 2 miesiące we Wrocławiu na początku, jak był ten marcowy knockdown, to przecież jakby pracowaliśmy z chłopakami z Rio i jakby wiedzę, którą ja dziś posiadam, taką bardziej jakby grapplerową pod MMA z uderzeniami, no to wymienialiśmy się, tak, z Mateuszem, z chłopakami, pokazywałem kilka im rzeczy, które na właśnie na galach, tak jak było widać, czy Pałasz, tak, mówię tutaj o Adasiu z Jawora, czy Kozierzemski, który się bił, no jakby wykorzystują te rzeczy, które dziś im tam też podpowiedziałem. I bardzo dobrze to wychodzi. No mówię, będziemy jakoś współgrać, a przede wszystkim no mówię, w Wrocławiu mamy takie fajne zaplecze, mamy dobrych ludzi. Pozdrawiam tutaj Sławka z hotelu Jasek, który zawsze jest jakby dobry. Jak mówię, otworzą się hotele, zapraszamy nawet na tydzień, na kilka dni. Tutaj kolegów z klubu, z parę partnerów będą mieli zapewnione na pewno jakiś tam pobyt, wyżywienie. Klub jest otwarty dla sparring partnerów, także nawet będzie można przyjeżdżać, jak ja będę, tak jak ja jeździłem, ja gdzieś, albo inni zawodnicy przyjeżdżają na jakieś obozy, tak samo będzie można przyjeżdżać do Wrocławia, nie tylko do Zakopanego i tam robić też przygotowania ze mną i z innymi zawodnikami, a przy okazji fajnie jest też zmienić jakby miejsce i wyjechać sobie gdzieś na gdzie indziej potrenować. Będziesz we Wrocławiu, tak zapytam, jeszcze dobrym duchem takim, bo też w jakiś sposób te środowiska są podzielone. W Warszawie też wiadomo, ten klub nie lubi się z tamtym i tak dalej. Jak to we Wrocławiu wygląda? Jesteś w stanie jako taki dobry duch dojść tam i praktycznie pójść tu do klubu potrenować, tam pójść do klubu potrenować, żeby nie było żadnych animozji, kontrowersji, bo wiadomo, jak czasami trenerzy reagują, jak zawodnik pójdzie do innego klubu, tak? Znaczy, to tak naprawdę wszystko wyjdzie w praniu. Na dzień dzisiejszy z każdym dogaduje się w porządku. Pewnie miałeś na myśli, tak jak Rio, jest Art Nox, jedni trenują w Samuraju, jedni właśnie gdzieś tam w innych salach. Jakby dopiero będę to rozgrywał. Jakże wydaje mi się, że wszędzie mam drzwi otwarte, wszędzie jestem mile widziany, bo przede wszystkim nie jako też dobry sportowiec, ale jako też dobry sparring partner. Także to zobaczymy. Jakże na razie wszędzie pewnie drzwi są otwarte. Przyjadę do Wrocławia, będę sobie to wszystko układał, dobiorę sobie cały sztab szkoleniowy, który na pewno będę go wybierał, tak? Na pewno będę trenował w różnych miejscach, do różnych trenerów podejdę, bo przynajmniej wiem, jak już to robić. Zresztą trenerzy i boksu, i kickboxingu, i nawet tak jakby Mariusz Kozi, też sam tak jakby kimoniarz, parterowiec, wszyscy już w jakiś sposób dostosowują się do tego, że jednak zawodnicy idą w kierunku MMA i trzeba te wszystkie płaszczyzny jednak tak poukładać, żeby to nie było tylko sama stójka, sam parter, sam kickboxing, tylko żeby zawodnika już układać pod walkę. Damian, co było w tym 3-letnim pobycie, tak? Bo to jest 3 lata od 2017 roku, co było takiego, na czym skorzystałeś? Oczywiście ja wiem, że wiedza treningowa, sparring partnerzy, to wszystko, ale co tak naprawdę skorzystałeś tutaj, jeśli chodzi o MMA na przestrzeni właśnie 3 lat WCA? Jak skorzystałem ze wszystkiego, jakby i nauczyłem się walczyć w stójce, w parterze. Nie no, jakby
wszystko, co posiadam do tej pory i będę mógł gdzieś to później realizować na walkach, bądź pokazywać, bądź na treningach nawet przekazywać wiedzę, zawdzięczam temu, że mówię, przyjechałem do Warszawy i najpierw chwilę, pół roku przed jakby pod wodzą trenera Piotra Leniewskiego, później już do samego końca, aż do teraz cały czas z Robertem Joczem. No jakby no, wszystkiego od zera gdzieś tam coś się, no, znaczy coś, no dużo rzeczy się nauczyłem. I jakoś to będę sklepał, no co mam więcej powiedzieć, no wszystkiego co w MMA gdzieś mi jest coś potrzebne, wszystko nauczyłem się tu w Warszawie. Powiedz, bo też były trudne momenty, tak? No na przykład wzięcie walki z Matelą, ja pamiętasz jak rozmawialiśmy i powiedziałem, że to błąd, a ty mówiłeś, że nie, bo nie miałeś wyjścia w zasadzie, żeby brać. Już przed walką jeszcze, kiedy rozmawialiśmy o tym, żeby było jasne. Z perspektywy... To nie były ciężkie chwile, to były bardzo fajne chwile. Chwile walki, chwile nauki. Jakby mnie takie rzeczy w ogóle nie demotywują. Mnie to wszystko motywuje i zachęca do dalszej pracy. Jeżeli miałbym jakiś uszczerbek na zdrowiu i musiałbym mieć przerwę, bądź nie mógłbym trenować, to wtedy nie byłoby to fajne doświadczenie. A tak to wszystko jest w porządku, idzie tak jak powinno iść i jest okej. 2020 rok jeszcze zapytam, jak oceniasz, bo... Trudny rok dla wszystkich, trudny rok dla sportu, ale udało Ci się stoczyć jedną walkę zwycięską, bardzo, bardzo ciężką. To też trzeba sobie powiedzieć, że ta walka nie była łatwa, była trudna, bo bardzo trudny rywal i wyszedłeś zwycięsko z tego pojedynku, chociaż kibice zawsze gdzieś tam marudzą, bo chcieliby takie efektowne zwycięstwa, jakie miałeś na początku, tak? Nawet z dużo bardziej doświadczonymi rywalami. 2020, no słaby rok, 10 miesięcy przerwy, ciężka walka, na nowo jakby, na nowo trema, na nowo stres, po przegranej walce, trzeba walkę wygrać, zmienił mi się przeciwnik, zmienili mi na dużo lepszego przeciwnika, który jest bardzo twardy, wytrzymały, bardzo dobrze, efektownie się bije. Jeśli chodzi o moją walkę, jakby musiałem trochę się zatrzymać, zastopować, żeby przede wszystkim przewalczyć 3 rundy, żeby przede wszystkim posłuchać narożnika, to na spokojnie, jakby zrobiłem jedno, zatrzymałem się w drugim, czyli jakby nie boksowałem, ale mówię, to jest cały czas jakby łapanie doświadczenia, cały czas czegoś się uczy, także w głowie już jest zakodowane, że można bić się 3 rundy, nie trzeba zawsze wygrywać efektownie walki, bo równie dobrze można efektownie się bić i ładnie przegrać. Kibicom będzie się podobało, ale jednak to będzie walka przegrana, tak? Jednak czasami trzeba zrobić bardziej smutną walkę i ją wygrać, żeby jakby złapać troszeczkę innego doświadczenia, bić się na pełnym dystansie i tak to wyglądało. Mam nadzieję, że w następnej walce po prostu będę umiał to połączyć, czyli jakby połączenie trochę wcześniejszego Damiana, który skakał gdzieś tam efektownie, gdzieś tam się bił, były fajne ciosy, gdzieś tam rzuty obalenia, ale przede wszystkim spokój, chłodna woda, wycofanie się, chodzenie prawa-lewa, słuchanie narożnika i jakby najprostszymi metodami dążyć do zwycięstwa. Damian, ty masz już na przykład na 2021 rok jakiś plan walk, plan na to, co możesz zrobić i w jakim kierunku podążać z treningami, tak? Bo wiadomo, teraz jeśli nie ma walki, możesz trenować nad rozwojem warsztatu, nad pewnymi elementami, które chciałbyś jeszcze rozwinąć, ale jeśli przyjdzie ten okres treningowy przygotowania do walki... Zacząłeś? Tu już mogę sprzedać jakby informacje. Wiadomo, znaczy, że tak, na pierwszej gali tego 30 stycznia się nie bije, aczkolwiek już tak naprawdę pod 30 stycznia zacząłem robić przygotowania, bo to też ja nie byłem jakby do końca pewny, czy się bije, czy nie bije. Myślę, że w najbliższym czasie, zresztą ja mam nadzieję i myślę, że tak będzie, że po prostu na drugiej gali w tym roku będę się bił, dlatego przygotowania moje cały czas trwają, tylko już nie są jeszcze może na takie w 100%, tak? Ale mówię, jakby nie przestałem trenować w czasie świątecznym, noworocznym, cały czas byłem w gazie, cały czas buduję ten tlen, buduję motorykę. Teraz już tutaj będąc w Warszawie normalnie jakby dobieramy sparring partnerów, robimy te sparingi, robię cięższe treningi, zaczynam robić, także już ten okres przygotowawczy zaczyna się. Czyli druga gala, kolejna... Ja myślę, że tak będzie i uderzam w to. Ale rywala jeszcze nie znasz. Czy masz jakiś kilku rywali przedstawionych, z którymi mógłbyś się zmierzyć? Bo wiadomo, sytuacja w wadze średniej jest w miarę jakaś jasna, a też chyba ograniczenia koronawirusowe też powodują, że zawęża się ten krąg rywali. No zobaczymy, no jakby jest naświetlony kierunek rywala. Zobaczymy, czy dojdzie do skutku, trzeba... No, tyle. Trudny? Dobry.
Rozumiem. Czyli najtrudniejsze wyzwanie w życiu, czy... Nie, no, najtrudniejsze nie, jakby każda walka jest jakby taka sama, tak? Może jedni są jakby na papierze lepsi, jedni są gorsi, ale nie dostaję zawodników jakby placków. Może jeden się gdzieś tam w karierze wydarzył, przyszedł, chociaż tak to wyglądało, ale no, wszyscy jakby mają dużo lepszy rekord, więcej walk stoczyli, mają większe doświadczenie, no i biją się od wielu, wielu lat, tak? Damian, jak koledzy w ogóle tutaj z maty, znajomi powiedzieli, kiedy oznajmiłeś im tą decyzję, czy to było tak, że stopniowo przekazywałeś tą informację? Nie, tutaj na sali stopniowo, oni jakby też wiedzieli, ile czasu tutaj jestem, ile czasu będę się bił. Teraz po prostu się trochę śmiejemy, jak w internecie trochę zahuczało, jakby nie wszyscy do końca czytają ze zrozumieniem to, co ja napiszę, albo to, co powiem, i jakby wyciągają jakieś głupie tam nagłówki. Słynne pismaki MMA, tak? No ale to akurat, no tak jest, no pismaki, czy jakieś tam gazety, no ale no co, jak, no wiadomo, no, pismak to pismak. No, no muszą, ja się tu nie obrażam, ale... Nie jest złe określenie, to jest po prostu inne, takie bardziej slangowe, uliczne. Rozumiem, jasne. Słuchaj, teraz tak, najbliższy czas, jeszcze tu ile czasu w ogóle zostaniesz w Warszawie? Tak naprawdę, żeby posprzątać te wszystkie rzeczy, tak delikatnie powiem, zdać klucze do mieszkania i w końcu wyjechać i powiedzieć, że już jestem w tej chwili poza Warszawą. Rok przedszkolny kończy się tam 25, 6 chyba czerwca, tak? Czy 7. No to jakby do tego czasu. Później zobaczymy, jeżeli będzie walka na horyzoncie, to się przedłuży, bo to nie będzie sensu wyjeżdżać do Wrocławia. A tak to wszystko w jeden dzień załatwię. Biorę firmę przeprowadzkową, dużo rzeczy w Warszawie nie mam, tylko tyle, że ciuchy. I wracam do Wrocławia w jeden dzień. Tak o. Wrocław już czeka, bo wiadomo, też miasto, które no ma sporo... No jakby też, no... Na swoich śmieciach. Na swoich śmieciach i pewnie na pewno zawodnicy i trenerzy będą się cieszyć, że przyjeżdżam. Jakby dodatkowa dobra osoba, dobry zawodnik, mentor, przykład daje przecież młodym sportowcom, także... Taka jest prawda. Wszyscy będą zadowoleni. Damian, dziękuję bardzo za ten wywiad. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać. Martwię się tylko, że będę miał tyle drogi do dojeżdżenia teraz do ciebie. Taką masz pracę. No właśnie, trzeba będzie jeździć. No ale mam nadzieję, że tam wszystko ustawisz, że będzie, okay. Będzie czerwony dywan, kiedy przyjedziemy i będziesz zadowolony. No i przede wszystkim życzę dobrego roku, naprawdę, żebyś odnosił zwycięstwa, żebyś był zadowolony z kariery i tutaj też dobrze wspominał Warszawę. Dziękuję bardzo. Na razie.